narzeczoną dziś nie potrafię być. Córką nie potrafię, cierpię, gdy cudzą rolę muszę grać. Ale czy będąc sobą bliskich zasmucić mam? Kto odpowiedź może dać? Kim jest ta, której wzrok śledzi mój każdy krok? Znów w odbiciu witam wszystkich razem i każdego z osobna. Witam bardzo serdecznie uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości, którzy zaszczycili dzisiaj nas swoją obecnością. Jest nam niezmiernie miło, że przyjęliście Państwo zaproszenie do Szkoły Podstawowej imieniem Powstańców Wielkopolskich w Pniewach, która, można powiedzieć, już w tradycji ma przedstawienia o wielkim wymiarze. Zapraszamy Państwa dzisiaj na przedstawienie pod tytułem Mulan, które mamy nadzieję wszystkich zachwyci i zauroczy. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję pani dyrektor. Ale zanim zacznie się przedstawienie, kilka informacji. Specjalne ukłony i podziękowania dla dyrekcji, Rady Rodziców i Nauczycielom, dla Szkoły Podstawowej imienia Powstańców Wielkopolskich w Pniewach za wsparcie i wyrozumiałość. Osobne ukłony kierujemy w stronę pana burmistrza gminy Pniewy, pana Jarosława Przewoźnego, w podziękowaniu za życzliwość i wsparcie. Dzisiaj chcemy wam przedstawić historię Mulan, która zdarzyła się dawno, dawno temu, a może wczoraj. To jest historia starsza niż historia naszego miasta. Datuje się ją na IV wiek i rozgrywa się w Chinach. Mulan, dziewczyna, która złamała stereotypy. Mulan, dziewczyna, która postawiła wszystko na jedną kartę. Aby chronić ojca, aby chronić to, co jest dla niej ważne, zaciągnęła się do wojska i służyła przebrana jako mężczyzna. Za takie coś w Chinach w IV wieku groziła kara śmierci. Mulan jest chyba jedną z najbardziej znanych postaci starożytnych Chin. To jest uosobienie walki, poświęcenia dla rodziny, hartu ducha, przełamywania stereotypów, odwagi, aby walczyć o swoje. Przenieśmy się razem i przeżyjmy jeszcze raz historię Mulan, dziewczyny, która nie bała się walczyć o swoje. Dziewczyny, która nie bała się przełamywać stereotypy. Dziewczyny, która wierzyła, miała swoje ideały i potrafiła stanąć do walki o nie, o to, co jest ważne. Przeżyjmy razem jeszcze raz historię Mulan. Przenieśmy się do starożytnych Chin, bo to było dawno, 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 a może wczoraj? Oh, że też wszędzie musisz się za mną wlec. Rodzice od dziecka ci ulegali we wszystkim. Tuf. To trzeba było jechać samemu na ten konkurs. Oj, nie gniewaj się na mnie. Razem wygramy, zobaczysz. Nic nie wygramy. Gdybyś nie majstrował przy tym motorze, już dawno bylibyśmy na miejscu. Witam państwa.
Dzień dobry, szukamy mechanika. Taty jeszcze nie ma w warsztacie, ale chyba ja mogę pomóc. Dziewczyna. Nie podoba się coś? Ty się może już lepiej zamknij, dobrze? Mogłabyś nam pomóc. Jedziemy na konkurs talentów, ale po drodze zepsuł nam się motor, nie powiem przez kogo. A bardzo chcielibyśmy zdążyć. I wygrać. Naprawdę? Też bym chciała. To w czym problem? Umiesz śpiewać? Tak, ale to nie jest takie proste. Tu jest moje miejsce. Chwilowo pomagam tacie w warsztacie. No a za tydzień mam wziąć ślub. No nie wyglądasz na zadowoloną. Kochasz go w ogóle? Nie, ale pomogę tym finansowo rodzicom. Już się z tym pogodziłam. No to słuchaj, jak pojedziesz za mnie na konkurs talentów, to kupisz sobie 4 takie warsztaty, o ile umiesz faktycznie śpiewać. No i sama zdecydujesz o tym, co chcesz robić. Warto walczyć o siebie chyba, co? To może zrobimy tak. Ty weźmiesz motor, zaprowadzisz go do warsztatu, my zrobimy sobie próbę i przemyślisz, czy chcesz się z nami zabrać. Ten świat czy nie? Może więcej chcesz? Ciągle szukasz, ciągle błądzisz gdzieś. Spaść czy nie? Choć źle mi nie jest, to w środku zmiany pragnę i wiem. Gdy będzie gorzej, poczuję lęk. Powiedz jedną rzecz, czy nie męczy cię donikąd bieg? Czyżbyś więcej chciał? Ciągła walka swe granice ma. W środku zmiany pragnę i wiem, gdy będzie gorzej, poczuję lęk. Stoję na skraju, oddech i skaczę, nigdy nie dotknę dna. Płynę pod falą, tam nas nie znajdą, głęboko tak jak się. Jesteście wspaniali. Jedź z nami. Ty zdecyduj o swoim życiu. Chodź, opowiem ci taką historię. O Mulan z IV wieku. I sama zdecydujesz, co chcesz robić w swoim życiu.
Wiele krąży opowieści o sławnej wojowniczce Mulan. Spójrzcie, oto ledwie kiełkujące źdźbło nieświadome świstu kosy. Gdyby to była wasza córka, gdyby chi, przedwieczna życiowa energia biła z każdego jej ruchu, powiedzielibyście jej, że to tylko mężczyzna godzien jest takiego daru? Że dla córki oznacza on hańbę, piętno, wygnanie? O przodkowie, ja nie potrafiłem. Zostaw już te kury! Same wrócą! Ja chyba zaraz osiwieję przez tą dziewuchę. Mulan, jak ty się zachowujesz? Mulan, przestań, wracaj do domu! Martwię się o nią. Jest jeszcze mała, roznosi ją energia. Nie broń jej. Mulan to dziewczyna, nie chłopak. A córka przynosi zaszczyt rodzinie wychodząc za mąż. Mulan to skarb. Kto poślubi taką szaloną dziewczynę? Z jej siostrami nie ma takiego problemu. Swatka znajdzie dla nich mężów. Ludzie w końcu wezmą ją za wiedźmę. Musisz z nią porozmawiać. Chodź, córuś. Czy wiesz, czemu wejścia do naszej świątyni strzeże Feniks? Jest to wysłannik naszych przodków. Legenda głosi, że Feniks dokonuje żywota w płomieniach, a potem odradza się z popiołów. Energia chi jest w tobie silna, Mulan. Ale chi to cecha wojowników, nie córek. Wkrótce staniesz się dorosłą kobietą i będziesz musiała się nauczyć ją ukrywać. Czas już zgasić ten płomień. Nie rozumiem, tato. Nie chcę. Mówię to córciu, żeby ciebie chronić. Twoim obowiązkiem jest przysporzyć naszej rodzinie chlubę. Czy podołasz temu zadaniu? Dziesięć lat później. Dzień dobry! Dzień dobry! Czy jest chła Mulan? O, pewnie poszła nad rzekę. Dzieci tam uwielbiają naszą Mulan. Dziękuję. No pewnie. Ona jest silna, odważna i piękna. Wiadomo, wdała się za mną. Co też babcia opowiada? Co was tu sprowadza? Bo my się chcemy nauczyć chła Mulan. Ja. O-o. Ale ja sama się jeszcze uczę. Prosimy. No dobrze, w ostateczności mogę wam pokazać kilka sztuczek. Mulan pokaże nam, jak spuszczać łomot. Hurra! Łomot będzie na lekcji drugiej. Teraz lekcja pierwsza i najważniejsza. Jak być spokojnym, a zarazem twardym jak skała. Ale jak ktoś twardy może być łagodnym? Posłuchajcie. Ziemia, niebo, noc i brzask. Ziemia, niebo, noc i brzask, dźwięk i cisza, cień i blask. Choć pozornie różnią się, jednak tworzą pary. Wszystko sens głęboki ma. O tym lekcja ta.
was. Ha! Ha! Tak jak dom. Nie ugiąć się. Ha! Ha! Więc weź ostry miecz, a strach, ha! Ha! Odrzuć precz. Musisz być, ha! Ha! Jak twardy głaz. Ha! Ha! Tak jak dom. Nie ugiąć się. Ha! Więc weź ostry miecz, a strach, ha! Ha! Odrzuć precz. Czasem znów miękka bądź, niczym bambus pozwól się giąć. Siebie znasz, z wszystkim radę sobie dasz i pokonasz nawet strach. Czasem znów miękka bądź, niczym bambus pozwól się giąć. Siebie znasz, z wszystkim radę sobie dasz i pokonasz nawet. Godni przodkowie, proszę, pomóżcie mojej dorosłej córce zrobić dobre wrażenie na swatce. Stary, ty sam siebie słyszysz? Nie, no, Mulan o swatki, to jest jakiś oksymoron. Błagam, pomóżcie jej. O, tatku, tutaj jesteś. Piłeś już dzisiaj herbatę? Mulan, a ty jeszcze nie u swatki? Tatku, ale mam jeszcze czas. Mulan, skara niebieskie z tą dziewuchą. No chodź się szykować. Twoje siostry już są dawno gotowe do swatki. Tak, przyniosę zaszczyt rodzinie. Nie no, już to widzę. Szybko, do kąpieli. To ja się może jeszcze trochę pomodlę. A módl się, módl. No to ci pomogę. No nie. O,
gorsze widziałam, ten całkiem zwykły jest. Brudów twojego ciała tu nadciąga straszny kres. Myć się i suszyć czas, będziesz dumnie stąpać pośród nas, roztaczając swej urody blask, zaszczyt nam przyniesie to. Tej fryzurze cud, zaszczyt nam przyniesie to. Dziewczyna, radość bliskim nagle za mąż wyda się, swym ślubem ona też marzenia spełnia swe. Cenią w nas dobry smak, gdyż brak smaku to jest wielki brak. Ty masz klasę, sprawna jesteś też, zaszczyt nam przyniesie to. Gotowa. Jeszcze nie. Jabłko dla pogody ducha, a yin yang dla równowagi. Weź ten sznur nefrytów, tu nie masz go nosić. Jeszcze świerszcza chcę ci dać. Pomoże pewnie to ci. Przodków swych wzywam, by swą mądrością pomagali mi. Ojciec mój ma ze mnie dumny być, nie chcę przecież zawieść go. Żegnaj ojcze, żegnaj matko, pora spotkać się ze swatką. Życia chodź, mało cześć, te dziewczyny także pragną mieć. Jak sznur piękny peromienią się, spójrz się jak cudownie śnią. Wykonuj swoje obowiązki spokojnie i z należytą uwagą. Chodź tutaj, nalej herbaty. Nalej herbaty. By zadowolić swych przyszłych teściów i męża, musisz zachowywać się z godnością, z taktem i szacunkiem. Musisz też być rozważna. Rozważna musisz. Milczeć! Smuchu! Ała! Hańba ci na zawsze! Może i dorosłeś do małżeństwa, ale już nigdy nie przyniesiesz zaszczytu swojej rodzinie do domu! Dziś już nikogo nie przyjmuję!
Chodź, dziecko. Przyszli Chen i Chan, kandydaci do twojej ręki. Chodź, przyczesz się tu ładnie. Musisz się ładnie zaprezentować. Witam, witam szanownych gości. Proszę, zapraszam. Dziewczęta, proszę się ładnie zaprezentować. Co za straszne doświadczenie. Proszę wybaczyć. Mulan jest świetną kandydatką na żonę. Zastanowię się. Taka chuda jakaś. Dobry posag dziewczyna będzie mieć. No nie wiem. Żegnam. O, ja biedna. Za coś ty mnie pokarał taką dziewuchą. Ja wezmę Mulan za żonę i będziemy mieli piątkę dzieci. No, na mnie nie licz. Ja ci ich bawić nie będę. Znowu
Panie, Hunowie przekroczyli nasze granice. Bori Han jest ich wodzem. Natychmiast zarządzę obronę cesarskiego pałacu. Nie! Skieruj swe wojska do obrony mego ludu. Wyślij do prowincji nakazy o poborze do wojska. Powołać rezerwy, zarządzić pobór rekruta. Wybacz, panie, ale musisz wiedzieć, że Bori Han ma u swego boku wiedźmę. Ale nasza armia poradzi sobie. Nie potrzebujemy rekrutów. Biada nam, nigdy dość ostrożności. Jedno ziarnko ryżu może przechylić szale. Jeden człowiek może zdecydować o zwycięstwie lub klęsce. Możesz odejść, generale. Popatrz, jak pięknie rozkwitły nam kwiaty w tym roku. Ale spójrz, jeden z nich nie zdążył. Ale założę się, że jak już zakwitnie, będzie najpiękniejszym z nich wszystkich. Co to? Chodźmy. Przywożę wam rozkazy z cesarskiego miasta. Na Chiny napadli Hunowie. Z rozkazu naszego cesarza, z każdej rodziny jeden mężczyzna musi iść do cesarskiego wojska. Rodzina Xiao, wystąp! Rodzina Qi! Ja pójdę służyć za mego ojca. Co ja biedna pocznę bez mojego męża? Rodzina Fazu! Nie! Jestem gotów, by służyć cesarzowi. Ojcze, ty nie możesz iść. Nie, Mulan. Ojcze, ty nie pójdziesz. Wybacz, panie, mój ojciec już służył u boku cesarza. Dosyć! Powinieneś nauczyć swą córkę powściąganie języka wobec obecności mężczyzn. Mulan! Ośmieszyłaś mnie! Wstaw się jutro w obozie Wushun. Tak jest, panie. Rodzina Mao, wystąp! Rodzina Ming! Rodzina Dzong! Rodzina Chan! Rodzina Ming!
ojcze, ty nie możesz iść. To jest zaszczyt. Tak? Więc zginiesz dla zaszczytu? Ja znam swoje obowiązki, koniec i basta. Czas, byś ty poznała swoje. Gdzie się wybierasz? Muszę wypełnić obowiązek, przynieść zaszczyt rodzinie. Mulan, wyglądasz jak chłopak. Zabiją cię, jak to odkryją. Trudno. Takie jest moje przeznaczenie, moje chi. Mulan, zabiją cię. Dbaj o rodziców, żegnaj go. Thank you.
trudno. Dbaj o rodziców, kochana. Mulan? Gdzie jest Mulan? Odeszła. Jeśli ją zdemaskują, zabiją ją. Drodzy przodkowie, pomóżcie Mulan. Proszę, szlachetny Feniksie, opiekuj się nią. Muszu, przybądź. Idę, idę. Co ta nasza Mulan znowu zmalowała? Muszu. No. Jeśli ktoś zagraża naszej rodzinie, to ja go pokonam, nie ma problemu. Budź wszystkich. Dobra. Jeny, ale kurz. Wstajemy, wstajemy. Wstajemy, wstajemy, dalej, wstajemy. Muszu, ogarnij się. No dobra. Wiedziałam, że z tą Mulan od początku jest coś nie tak. Same kłopoty. Nie patrz tak na mnie! Są twoje geny, nie moje! Ona chce tylko pomóc ojcu. Pełna kompromitacja rodziny Fazu. No fakt. Wasza wnuczka robi za faceta. Spokój. Trzeba wysłać jednego z nas. Najzdolniejszego, żeby jej pomagał. O, dobra, dobra. Dzięki, dzięki. Pójdę, nie odmówię. No co? Jestem wszak najpiękniejszy, najzdolniejszy, najlepszy. Ja ogólnie jestem naj. Trzeba sprowadzić Mulan do domu. Ty się do tego nie nadajesz. O, to podwyżki nie będzie. A cesarz wniósł nowy podatek. Na węgiel mi nie starczy. I masło podrożało. Ja pikole, taka fucha. A oni mnie nie chcą. E, smoku, budź się. Masz iść po Mulan. Smoku przodków, obudź się. He? Sprowadzisz Mulan do domu. Tak, jestem wielki i kamienny. Sprowadzę Mulan do domu. No pięknie, bo pannie M zachciało się być panem M i ruszyć w trasę. A co ja, niańka jakaś jestem? Nie ogarniam. A nie, 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 czekaj, czekaj. Wiem, ja zrobię z Mulan bohatera wojennego. Jak wrócę, to wszyscy mnie będą witali na klęczkach. No, Muszu, ty to masz łeb. Słuchajcie, to gdzie mam się stawić? Jestem nowym poborowym. Kogo ja oszukuję? Musiałby stać się cud, żeby mnie wzięli do wojska. Spokojnie, maleńka. Pomoc nadciąga. Wysłali mnie za tobą twoi przodkowie, abym przeprowadził cię przez te eliminacje. Muszu? No? Przodkowie ciebie przysłali? No. Ale ty jesteś taki malutki. Taki przerażający. Moja potęga jest dla ciebie nie do pojęcia. No to w czym problem? No bo ja się trochę denerwuję. Nie wiem, czy mi się uda udawać mężczyznę. Serio? Przecież to jest proste. Dali, tu plecy proste, pierś wypiąć, nogi szerzej. Jeszcze trochę. No. Chwila. Nie, coś tu nie gra. O, no. I? A, i... A to jest podobno najważniejsze. No. Nie, ja tego nie zrobię. Ale w ogóle to ma być facet? No tak. No trzymaj się mnie, to nie zginiesz. Tej. A teraz marsz, tak? Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa.
równo, no, no lewa, prawa, lewa, prawa. Szerzej, widziałaś jak chodzą? Szerzej bardziej. O. Do obozu ciągnęli mężczyźni z całego cesarstwa. Jej wydawali się obcy i dzicy. Żeby ukryć się w tym tłumie, musiała być taka jak oni. Jestem Chanju. Mamusia mówi, że przynoszę szczęście. Nie płacz, młody, wojna jest. Ja mu dam wojnę. Trzymajcie mnie. Albo i nie. Duży jest. Odwołaj te słowa, bo inaczej przemówi mój miecz. Lepiej go rzuć. Bo co? Jestem waszym dowódcą, a pojedynki w obozie są zabronione. Jasne? Tak jest. Nie słyszę was, żołnierzu. Tak jest, panie generale. Jak się nazywacie, żołnierzu? Hua Jun, z rodziny Fazu. To znakomita rodzina. Nie przynieś jej wstydu. A teraz rozejdź się! Pierwszy trening za 2 godziny. O, ale było gorąco. Aż się spociłem. O, nóżki mi też śmierdzą. A ty? Ale ty walisz. Co? Smoku, ale że ja? No ty! Nie, ja wychodzę. Trening pobojowych!
Hua-jun! Myślałem, że cię świstaki zjadły, a ty po tygodniu w wojsku nareszcie się kąpiesz. W imieniu batalionu serdecznie dziękuję. Wszyscy czuliśmy potrzebę twojej kąpieli. Czy ja mogę mieć chwilę spokoju, panie generale? Ty zawsze walczysz jak demon? Nie chcę o tym rozmawiać. Ja myślałem, że z ciebie mistrz magii, a tu prawdziwy mistrz chi. Ukrywasz coś jeszcze? Nie, nic więcej. Tu naprawdę nie ma się co złościć. Bądźmy przyjaciółmi. To odpada, nie. Nie, to nie. Ale jednak coś nas łączy. Jesteśmy we wspólnym oddziale. Mamy wspólnego wroga. Musimy się wspierać i chronić pozostałych. Ode mnie możesz się odwrócić. Ale jak przyjdzie co do czego, nie wolno ci się odwrócić od nich. Pomocą. Znaj swoje miejsce, wiedźmo. Dobrze wiesz, kto jest twoim panem. Pomówmy o przyszłości. Chcę zemsty za ziemię, które cesarstwo odebrało mi z poprzedniej wojny. Za mego ojca, zabitego przez cesarza. Wszystko jasne. Ty jesteś panem, a ja niewolnicą. I nie radzę ci o tym zapominać. Widzisz, wiedźmo, został jeszcze jeden garnizon. Tam, za wzgórzem. Kolej na niego. Hua-jun, do komendanta. A więc ukrywasz coś przede mną? No to już po nas. Od razu cię podejrzewałem, jak tylko cię zobaczyłem. Znałem twojego ojca, był wybitnym wojownikiem. A w tobie, chłopcze, widzę cień jego miecza. Twoje chi jest potężne. Nie pozwól, aby działania twojego ojca cię przytłoczyły. Twoje chi będzie nam potrzebne w walce. Panie komendancie, ale ja muszę się do czegoś przyznać. Wierzę w ciebie, chłopcze. Szczerość to bardzo szlachetna cecha. Chcę cię po wojnie zabrać do mojej wioski i przedstawić mojej najstarszej córce. A mam 6 córek. Ile? W obecności swatki, ma się rozumieć. Tak jest, panie komendancie. Wyobraź sobie minę twojego ojca, gdy się o tym wszystkim dowie. No, tatuś to będzie pękał z dumy, jak mu syna wam przyprowadzi. Smoku. Rozejść się. No Dani, musisz jeszcze kiecę na ślub ogarnąć. Dani. To ja. To jak? Przekazać coś mamusi, jak zgijecie? Ty to masz te żarty. Panowie, może ostatni raz siedzimy tutaj przy ognisku? Mój ojciec powiedział mi, że odwaga zawsze podszyta jest lękiem. Strach to normalna rzecz. Słuchajcie, chłopaki, będzie dobrze. Mamy siebie nawzajem. Będziemy nad sobą czuwać i będziemy się chronić. Nawet nie pożegnałem się ze swoją dziewczyną. Ha, ale z ciebie Bambi! Przecież ty nie masz dziewczyny! A właśnie, że mam. Niech pomyślę, tą ze zowatą Pink? Nie, Mulan. Pokaż, no pokaż ją, przecież nic tu nie ma. Nie wyzywajcie mnie, że jestem cieniasem. Po prostu nie mam dziewczyny.
bo jestem nieśmiały. Nie martw się, stary, ja też nie mam dziewczyny. To dla nas lepiej. Tak, musimy skupić teraz na bitwie, żeby nie zginąć. A ty, Hwa-Jun, jak to jest z tobą? Masz już kogoś? I tak, i nie. Sfatali mnie, a po wojnie mam wziąć ślub. To masz farta, już ci wybrali żonę. Człowiek nawet nie wie, jak rozmawiać z dziewczyną. A co dopiero, jak z nią żyć? Rozmawiaj z nią tak, jak ty teraz ze mną. Gdyby to było takie proste. A co, jak się jej nie spodobam? Spodobasz, wierz mi, spodobasz. No, to znaczy, tak mi się wydaje, bo wiesz, za babą to nie trafisz. Czekaj, czekaj. Coś mi tu śmierdzi. Co? No ale smoku, przecież się myłam. Nie, nie, nie to. Ty się w nim zakochałaś, kochanieńka. Co ty gadasz? Bzdura. No, a te oczka to może ja za nim wybałuszam. Tak ci się świecą jak iskierki. I często wzdychasz. Och, och. Smoku, bo cię zaraz walnę. A co do oczu, to mi coś wpadło. Mhm. Nie coś, tylko ktoś. Smoku! No dobra, no. Przepraszam. Chodź, bitwa nas czeka. No, no stój! No. Zbiórka! Za chwilę wyruszamy. Boi-chan i jego wojska są niedaleko. Są gotowi do bitwy. Sierżancie Ciałok, zarządzajcie zbiórkę. Widział ktoś Mula, Hwa-Jun? Dzięki odwadze Mulan został uratowany cały batalion wojska. Niestety lawina porwała generała. Tylko siła woli i hartu ducha pozwoliła Mulan go uratować. Wiedziała, że do obozu daleko, ale postanowiła, że zrobi wszystko, żeby żył. Spokojnie, nie zamykaj oczu. Generale, musisz być przytomny.
tu? Kto tu jest? Jesteś wiedźmą. Czyżby? A ty kim jesteś? Jestem Hua Jun. No dowal jej, dowal! Żołnierz jego cesarskiej mości. Kłamstwo odbiera ci siły, osłabia twoje chi, czeka cię śmierć. Okłamałaś mnie i innych, jak mogłaś. Jesteś dziewczyną. Uciekaj, zabiją cię. Nie mogę. Chciałam ratować ojca. Uciekaj. Powiem, że Hua Jun zginął. Nie. Muszę się przyznać i ponieść konsekwencje. I Hua Jun faktycznie zginął, bo kłamstwo ma na ogół krótki żywot. Za to Mulan wróciła do życia.
Kładzun? Jestem Chłamulan. Wybaczcie mi. Ale to dziewczyna. Kobita! 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 Jezus Maria, kobita! A więc to wszystko kłamstwo? Plama na honorze batalionu. To dla dowódcy Pojaszka! Panie komendancie, jaką karę ma ponieść ta uzurpatorka? Wypędzenie! Wolę natychmiastową egzekucję. Chłamulan, jeśli jeszcze raz cię zobaczę, twoja prośba o egzekucję zostanie spełniona. Idziemy! Byłem blisko, już prawie u celu. Przodkowie zachwyceni, dostaje się na najwyższą półkę i co? I czopka. Cała robota na nic. Nie należało opuszczać domu. To weź przestań. Musiałaś ratować ojca. Kto wiedział, że to przyniesie niesławę całej twojej rodzinie i że stracisz przyjaciół? Nie ma rady. Trzeba się z tym w końcu jakoś pogodzić. A może ja nie chciałam ratować ojca? Może chciałam pokazać wszystkim, jaka jestem dzielna? Wygnali cię. Wiem, jak to jest. Byłam jeszcze dziewczyną, taką jak ty, kiedy mnie wypędzili. Myślisz, że nie chciałam być bohaterką? Zamiast tego zostałam wygnańcem. Bez ojczyzny, bez rodziny, bez domu. Jesteśmy takie same. Wcale nie. Ależ tak. Im stawałam się potężniejsza, tym bardziej mną pogardzano. Tak jak tobą. Ocaliłaś im wszystkim życie, a i tak się od ciebie odwrócili. Masz niezwykły dar, nie zmarnuj go. Jeśli razem połączymy siły i moce, już nikt nie zdoła nas pokonać. Słuchasz rozkazów tchórza. Twój wódz uciekł z pola bitwy. Uwierz, kochana, Borihan nie jest z tych, co ucieka. Już niedługo stolica cesarstwa będzie należeć do niego, a twój cesarz zginie. Nie, to się nigdy nie stanie. Mylisz się, to się dzieje właśnie teraz. Przyłącz się do mnie, to razem wygramy. Znam już swoje miejsce. Jest u boku moich przyjaciół, gotowych walczyć za ojczyznę i oddać życie dla rodziny. Panie komendancie! Czego tu jeszcze szukasz? Cesarzowi grozi niebezpieczeństwo. Wyślijcie do niego gońca. Póki jest w stolicy, nic mu nie grozi. Borihan chce, żebyśmy tak myśleli. Proszę, niech mnie pan wysłucha. Sierżancie, podaj mój miecz. Zdąży mnie pan jeszcze zabić, ale proszę posłuchać. Ataki na twierdzę miały odwrócić naszą uwagę. Sprawiły, że skierowaliśmy wszystkie siły na granicy. Borihan chce ukradkiem dostać się do stolicy i zabić cesarza. Wyprzedza nas o pół dnia drogi. Wielka armia nie jest w stanie go już powstrzymać, ale niewielki, doborowy oddział, szybki i elastyczny jak trzcina, jest w stanie to zrobić. Tylko głupiec będzie słuchał słów osób, która już nie istnieje. Chłodżon by pan uwierzył. Dlaczego nie uwierzyć Chłamulan? Udowadniając, kim jest, naraziła swoje życie. Nikt z nas nie dorównuje jej męstwem. I nikt z nas nie dokonał tego, co ona. Ja wierzę w Chłamulan. Ja też wierzę w Chłamulan. I ja wierzę w Chłamulan. I ja wierzę we wróżki. O, kurciaki, to nie ta bajka. I ja wierzę w Chłamulan. Chłamulan,
To, co wcześniej zrobiłaś, przyniosło hańbę twojemu krajowi, dowódcy i oddziałowi. Ale odwagi i waleczności nie można ci odmówić. Dlatego poprowadzisz oddział na ratunek cesarzowi. Tak jest, panie komendancie. Idźcie! Dalej! Wezmę moich ludzi i razem oddajcie
Witaj, wasza cesarska mość. Mój pan, Borihan, przedostał się przez mury twojego pałacu, a jedną z twoich pięknych córek chce pojąć za żonę. Ojcze, nie możesz się na to zgodzić. Ojcze, zginiesz, musisz uciekać. Nie chcę za męża Borihana. Dość, moi poddani dość już wycierpieli. Czas zgładzić tego Borihana tak, jak zgładziłem jego ojca. Córki, schowajcie się w wieży, szybko. Wojownicy, zająć stolicę, a cesarską gwardię wyciąć w pień. Gdzie jest cesarz? Na wieży. Ty ratuj cesarza, my zatrzymamy wojska Borihana. Nie do wiary. Kobieta na czele wojska. Miałaś rację. Jesteśmy takie same. Ale z jedną różnicą. Ciebie zaakceptowali, a ja na to liczyć już nie mogę. To znaczy, że jest miejsce dla takich jak ja. Przecież stoję tutaj. Nie. Dla mnie jest już za późno. Wciąż jeszcze możesz być bohaterką. Powiedz, gdzie jest cesarz? Na wieży. Zginiesz tu, a dokładnie spłoniesz żywcem. A twoje córki będą już w mojej niewoli do końca życia. Gdzie są ci twoi wielcy wojownicy? Już ci mówię. Polegli. Wszyscy. Co do jednego. Nikt ci już nie pomoże. Co ty tu robisz? Straż cesarska broni się bardzo zaciekle. Kto dowodzi? Młoda kobieta z małej, odległej wioski. Dziewczyna? Taki odmieniec jak ty? Kobieta! To ona stoi na czele armii. Choć ją też wygnali, jak wściekłe zwierzę. Zabij ją! Natychmiast! Nie! Zapłacisz mi za to. Gin, wiedźmo! Wiedźmo, nie! Idź za głosem serca i nigdy się nie poddawaj. Dziewczyno, gotowa na śmierć?
Hua Mulan, nasz naród ma o ciebie dług wdzięczności, a ja zawdzięczam ci życie. Twoja wierność i poświęcenie nigdy nie zostaną zapomniane. Pragnę, byś służyła u mego boku wśród najznakomitszych wojowników cesarstwa. Mianuję cię oficerem mojej gwardii przybocznej. Wasza cesarska mość, to dla mnie wielki zaszczyt, ale z przykrością muszę odmówić. Opuściłam dom, uciekając nocą jak złodziej. Zawiodłam zaufanie mojej rodziny. Ale potem przysięgłam sobie, że moim życiem będą kierować wiara, odwaga i prawda. Jeśli chcę dotrzymać danego słowa, muszę wrócić do domu i prosić rodzinę o wybaczenie. Bardzo słusznie, Hua Mulan. Oddanie rodzinie to najpiękniejsza cnót. Natomiast tobie, generale, jako dowód oddania oddaję moją starszą córkę za żonę. Tak, wasza cesarska mość. Mulan, nie możesz wyjechać. Sam cesarz udzielił mi pozwolenia, a ty się nie zgadzasz? Może się chociaż jednak pożegnasz. Żegnaj więc, Hui. Życzę ci szczęścia. Niedługo będziesz mężem córki cesarza. Nawet nie podasz mi ręki? Żegnaj. Żegnaj, Mulan. Kocham cię. Córka, a miecz
to tylko kawałek stali. I to ja błagam cię o przebaczenie. Mój upór i duma wygnały cię z tego domu. Wojownik zawsze pozna wojownika. Znam cię od urodzenia, a jakbym widział cię pierwszy raz w życiu. Stary duchu. Witaj. Mam wielki zaszczyt gościć cię i całą gwardię cesarza. Jednakże, jeżeli przyszliście wymierzyć karę Mulan, to najpierw musicie pokonać mnie. Zapewniam cię, że nie będzie to konieczne. Z rozkazu cesarza składamy ten oto dar na ręce Hua Mulan, która oddała wielkie zasługi w obronie naszego kraju. No i co? Zatkało kakao? Mulan przyniosła zaszczyt swoim przodkom, swojej rodzinie, swojej wiosce i naszemu krajowi. To miecz wielkiej wojowniczki. Jej klingę zdobią słowa trzech cnót. Wierność, odwaga i prawda. A ten symbol na drugiej stronie, przeczytaj go, Mulan. Oddanie rodzinie. Najjaśniejszy pan prosi, abyś ponownie rozważyła jego propozycję i wstąpiła do armii najbardziej zasłużonych jako oficer jego przybocznej armii. Nasz pan czeka na decyzję. Mulan, nie mogę żyć bez ciebie. A córka cesarza? Zrezygnujesz z tego? Chyba nie dla mnie życie na dworze. Kocham cię. Bądź ze mną. Ale przystojny ten generał. Ja chyba też zaciągnę do wojska. No, a to ja jej wysadałem. No dali, no powiedz mu, że go kochasz. No. Nie wiem, zastanowię się. I tak oto z małego kiełka wyrosło niebosiężne drzewo, przepełniające przodków zaświatach dumą i radością. Dziewczyna została wojowniczką. Wojowniczka stała się bohaterką, a bohaterka została legendą. Ale to już historia na inną bajkę. Starzy bajarze różnie mówią. Każda miłość zasługuje na swoją szansę, a każda bajka musi mieć swój finał. To co? Zaczynamy imprezkę.
wojowniczka, czy zwykła dziewczyna, która musiała stawić czoła rzeczywistości. Jej historia przypomina nam o potrzebie zachowania w życiu takich wartości jak odwaga, prawda, rodzina. A my? Spójrzmy na siebie wokoło. Zatrzymajmy się na chwilę. Żyj. Jak powiedział ksiądz Jan Kaczkowski, zamiast ciągle na coś czekać, zacznij żyć właśnie dziś. Jest o wiele później, niż ci się wydaje. Łap szczęście. Podążaj za intuicją, sercem, pasjami, które nami kierują. Przyjaźń, szacunek, odwaga, prawda, rodzina, miłość. Twoja przyszłość zależy od ciebie. Cokolwiek przyniesie ci życie, masz siebie. Miej marzenia i wiarę, że możesz osiągnąć więcej, niż ci się wydaje. Bądź dobry dla siebie i innych. Patrz z nadzieją w przyszłość, bo ona jeszcze się nie wydarzyła i zależy tylko od ciebie. Zapraszamy wszystkich. Mula, prosimy do nas. Moja twarz.
mnie. Wywołam bezmiar fal i zatopię je. Czuję dziś mimo ran, że być sobą siłę mam. Oto ja. Historia Mulan. Dziewczyny, która się nie bała. Dziękujemy Państwu, ale przede wszystkim dziękujemy wszystkim wykonawcom, tym najmniejszym, średnim i tym, którzy w tym roku pisali maturę i tym, którzy mają nawet więcej lat, za to, że zechcieli wprowadzić nas w świat Mulan. Za to, że chcieli nam opowiedzieć tak pięknie, taką piękną historię. A największe brawa dla mózgu tej operacji, dla pani Agnieszki. To już piąte wielkie przedsięwzięcie. Cały sztab przy tym pracował, ale mózgiem i sercem była pani Aga i bardzo, bardzo dziękujemy. A czy ja mogę trochę prywaty? Chciałabym podziękować mojej rodzinie za cierpliwość i zdradzę wam sekret. Tym razem pisał ze mną scenariusz mój syn Kuba. No i teraz jest czas. Jeżeli ktoś z szanownych gości chciałby zabrać głos, podziękować, to to jest właśnie ten moment, gdzie ja oddam swój mikrofon. Nie byłoby możliwości stworzenia tak wielkiego przedsięwzięcia, gdyby nie wspólnota. Widać, że jesteście wspólnotą, że jesteśmy wspólnotą, bo tak naprawdę za tymi działaniami, za przygotowaniem jeszcze przecież masę ludzi jest, a to rodzice, rodzina najbliższa z wszystkich aktorów, ci, którzy wspierali pani Wietkowska-Sroka, to przecież tak, mąż bardzo też tutaj jest, który na pewno nieraz pomaga. Trzeba by zobaczyć, czy ręce pokute, nie? Od tych szpilek. Brawo, tylko brawo i to naprawdę wszystko. Ja tylko chciałem dwie rzeczy powiedzieć, bo po tak wspaniałym przedstawieniu trudno jest cokolwiek powiedzieć dłuższego, więc myślę sobie, po pierwsze chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że dostałem to zaproszenie i że mogłem być na tak wspaniałym przedstawieniu i to jest uwaga pierwsza, a uwaga druga jest taka. Na początku, zanim się przedstawienie odbyło, to pani mówiła, że no to jest sala gimnastyczna, ale proszę wyłączyć telefony, bo jednak jesteśmy w teatrze, jest to przedstawienie. I ja myślę, że przez te dwie godziny myśmy zapomnieli o tym, że to jest sala gimnastyczna i to był prawdziwy teatr i jestem przekonany, że to przedstawienie mogłoby się znaleźć na każdej scenie w Polsce, w Europie, a może i na świecie. I bardzo serdecznie tego gratuluję. Wszystkiego dobrego. Ja przyjechałam z Kwilcza z taką moją słodką ekipą taneczną Patty Dance. Joanno, chciałabym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do tego projektu, do tego teatru. Agnieszko, no ja chodziłam z tobą do szkoły podstawowej i w życiu bym nie pomyślała, że kiedyś będziemy współpracować. Siedziałam za na tej płaszczyźnie. Odkryłaś naprawdę nie lada swoje zakamarki duszy przed wszystkimi i za to serdecznie tobie gratuluję. Gratuluję wszystkim wykonawcom i bardzo się cieszę, że mogliśmy współdziałać z Pniewami i ze szkołami i z przecudownymi ludźmi. Dziękuję. Dzięki, Madzia. Dzięki. Jako przewodniczący Rady Rodziców w imieniu wszystkich rodziców czuję ogromną dumę i gratuluję rodzicom takich wspaniałych wykonawców, takich wspaniałych dzieci i gratuluję wszystkim organizatorom i tym, którzy szefowali tym wszystkim. Naprawdę chylę czoła. Wszystkiego dobrego. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos?
sesja już artystyczna dla naszych artystów, a my bardzo, bardzo dziękujemy za to, że byliście Państwo z nami i przeżywaliście z nami historię Mulan. I to jest ten moment, gdzie oczywiście można wykonać piękne zdjęcia wszystkim uczestnikom. Razem ze słońcem staję bezbronna i ruszam w drogę bez słów. A gdy serce rytm wybije, gdy do walki wezwie mnie, stanę mocna i gotowa, nucąc wojowniczki pieśń, nucąc wojowniczki pieśń. W nierównej walce, w krzyku przez sen, zawsze przy sobie odwaga i lęk. Śpiewaj mi serce, chcę słyszeć przez łzy, że walczyć to żyć.